Siemano moi drodzy, kolejny update'cik, jeżeli chodzi o przygotowania Wojtasa do debiutów 2025. I po kilku tygodniach mamy takie wyniki, że nawet waga Tanita, w którą tak nie do końca wierzę, pokazała nam, że 0,5% tkanki tłuszczowej Wojtas zgubił na przestrzeni około 6 tygodni, natomiast 2,5 kg czystej masy mięśniowej zostało dołożone. Czyli tak jak się spodziewałem wizualnie, bo najpierw Wojtasa widziałem wizualnie, dopiero później pokazał mi wyniki Stanity i to faktycznie mniej więcej tyle wyszło, a nawet więcej, bo myślałem, że około niecałych 2 kg zostało dołożone. Tak jak mówię, do końca budowania masy mięśniowej zostało już tam dosłownie parę miesięcy. No Wojtas buduje ogólnie masę mięśniową od 2 lat, tak? Także później zostanie nam 3 miesiące na redukcję i zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Także dzisiaj robimy trening i zabieram się za robotę. W Lublinie, w klubie K1 Fighting Center, mimo że budujemy wciąż masę mięśniową, to Wojtas używa maszyn, których u siebie nie ma w klubie sportowym i chciał spróbować trening zrobić na nowym bodźcu treningowym. I tutaj dorwaliśmy maszynę na bareczki, wyciskanie. Taki hammer jest inny niż u Wojtasa w klubie, więc próbuję Wojtas robić, jak wygląda wyciskanie na takiej maszynie hammer. No i co? A właśnie, mówiłem, załóż mi jeszcze ciężar, ale Wojtas tylko zaczął i próbuje zaszaleć mi tu przed kamerą, ale robi dropseta. No i zobaczmy, jak mu to ładnie puchnie. A zaraz zobaczymy jeszcze w ogóle, jak Wojtas się prezentuje, bo wcześniej tego nie widzieliście. Jak mamy upadek mięśniowy, to zobaczymy, jak już wygląda w pełnej napince. O, tak to wygląda. Napięcie. No. Stań bardziej przodem do mnie. W odbicie będziesz miał w lustrze jeszcze pleców ładne. O, spójrz tutaj ładnie na mnie. Pokaż jeszcze lewy bark do mnie. O, właśnie. Ładnie, ładnie Wojtas, ładnie. Pokaż kopytko. No. Także Wojtasik tak się prezentuje. Pierwsza seria za nami. Wojtas, opowiedz mi, jak ty w ogóle się czujesz po 6-tygodniowej przerwie w upgrade'zie na YouTube'a? Czuję się dobrze. Nic nie boli. Najgorzej to tylko przejadać to jedzenie, bo jest gorąco i ciężko tą całą kalorykę przyjąć. A właśnie, no bo zaproponowałem ci tyle kalorii, ile masz, no i powiedz, gdybyśmy przeliczyli to na ryż, no to powiedz, ile ci zaproponowałem, żebyś, no, przykładowo w workach ryżu jadł dziennie. 5 torebek ryżu, kilogram mięsa, no i w nagrodę 5 kieliszków oleju, czyli po 25 gram, czyli 125 gram oliwy. Oliwy. No i oliwy, akurat tego cię nie pytałem, bo tu zaproponowałem ci, żebyś różne oliwy używał, tak? A najczęściej używasz jakiej? Z pestek winogron. Z pestek winogron, tak? Tak? Najlepiej wchodzi, ponieważ nie ma ani zapachu, ani smaku i dla mnie jest najbardziej odpowiedni. Okej, okay, a jeżeli chodzi o oliwę z oliwek, tak? No to ty to z pestek winogron, to ty polewasz to sobie po daniu, czy normalnie łykasz? Podczas posiłku nalewam do kieliszka. I łyk. I łyk. I zajadam dalej. To prawie jak woda. Prawie tak. A później zakąska. A później zakąska. No to teraz, seria. Lecimy. Jeżeli chodzi o Wojtasa, to nie jest jego normalny, codzienny trening, tylko oczywiście Wojtas przyjechał na konsultację, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i przy okazji pooglądać sobie, potrenować sobie na innych maszynach. Także połączenie najpierw barków, a później klaty nie jest jego naturalnym połączeniem, bo jest odwrotnie. Najpierw idzie klata, później idą barki, ponieważ jego bary od samego patrzenia po prostu rosną. Ładnie. Pokaż plecy. I bicepsy. No i co?
Oczywiście zawsze wplatamy ekspandery, czyli gumy oporowe. No i tricepsik jest pompowany. No, zaczepiliśmy sobie obramę na drążek. I ekspandery, gumy oporowe, powerbandy mają właśnie to do siebie, że wraz z rozwojem fazy koncentrycznej rośnie obciążenie. Czyli jest to uczciwe, można powiedzieć w cudzysłowie, do mięśnia, ponieważ mięsień jest najsilniejszy przy końcu fazy koncentrycznej, a najsłabszy przy końcu fazy ekscentrycznej. Wynika to po prostu z jakby z zaczepu, w cudzysłowie mówiąc w uproszczeniu, aktyny o miozynę. Im głębiej aktyna zaczepia się o miozynę, tym pewniejszy, mocniejszy chwyt i silniejszy ruch przy końcu fazy koncentrycznej. No proszę, a tutaj mamy ksywę mistrzo z naszego ostatniego kursu grupowego w klubie K1 Lublin. Także kolega chce zrobić formę oczywiście. No i oczywiście po zrobieniu formy będzie robił metamorfozę, pokazując ją na necie. I tak się właśnie zaczyna kariera trenerska, tak? Tak jest. Tak jest plan? Tak jest plan. Dobra, kiedy go realizujesz? Ostawię teraz oficjalnie, bo to na YouTubie będzie. Dobra. Musisz dokończyć, się zadeklarować. Dokończyć masę. Celuję, żeby skończyć ją w listopadzie. Mhm. I 3 miesiące daję sobie na zrzucenie wagi, docięcie się. Dobra, trzymamy za słowo. Natomiast my, moi drodzy, będziemy kończyć. No i teraz mamy pytanie do was. Jak myślicie, bo my naprawdę jeszcze nie wiemy, jak myślicie? Proszę, żebyście napisali w komentarzu, w jakiej kategorii Wojtas wystartuje. Na co obstawiacie? Zobaczymy, czy ktoś trafi, bo my naprawdę nie wiemy jeszcze. W jakiej kategorii Wojtas wystartuje na debiutach i nareszcie zawodów kulturystycznych. Pomagajcie. Także pomagajcie, moi drodzy, pomagajcie, doradzajcie, napiszcie, co uważacie i czekamy na waszą interakcję. Tymczasem im więcej komentarzy, to mój kanał się odradza i chce mi się nagrywać. Tymczasem, elo.